Jest z nami dzisiaj przedstawiciel firmy Dermlab. Proszę powiedzieć, czym dana firma zajmuje się i czym dana firma wyróżnia się na polskim rynku? Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Karasz i wspólnie z panią Agnieszką Cibą-Pola, której niestety dzisiaj nie ma, postanowiłyśmy wspólnie połączyć doświadczenie i siły i tak powstała właśnie firma Dermlab. Specjalizujemy się w dystrybucji wyrobów medycznych na tak zwanym rynku medycyny estetycznej. Mamy teraz takie dwie linie produktów. Są to wypełniacze, czyli kwas hialuronowy usieciowany oraz nici PDO i PDO PLLA, czyli z kwasem polimlekowym. Nasza firma wyróżnia się tym, że zanim wprowadzimy produkty na rynek, to je bardzo dokładnie sprawdzamy już, że tak się wyrażę, na żywym organizmie, czyli nie tylko się podpieramy badaniami producenta czy tam opisem, bo wiadomo, każdy swój produkt najbardziej chwali, jeszcze go dodatkowo sprawdzamy my u nas w naszym zaprzyjaźnionych gabinetach i dopiero jeżeli jest najwyższy poziom satysfakcji, wtedy produkt jest wprowadzany na rynek. Wyróżniamy się również tym, że nasza gama produktów jest w pełna w 100%, czyli jeżeli mamy wypełniacze, to mamy wszystkie rodzaje i do ust, i do wolumetrii twarzy, ciała, a także do iniekcji intymnych, jest to Dermer Intima, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Co do nici PDO i PDO PLLA, to oprócz nici ogólnie znanych wszystkim, czyli Modo, Tornado i tradycyjne Kok, mamy w ofercie nowości, takie jak nici Cavern, czy Multi, albo Kok całkowicie schowane w kaniuli. Dodatkowo, jako nieliczni, mamy też nici haczykowate na igle. Jest to produkt mało znany, ale my, tak jak mówię, mamy ofertę bardzo szeroką, sprawdzoną i tak nam się wydaje, że to jest ta droga do sukcesu. Będziemy naszą ofertę oczywiście poszerzać o inne produkty. Będą to lasery na pewno, czy produkty silnie stymulujące tkankę i powodujące, że ten wygląd naprawdę daje nam satysfakcję. Proszę powiedzieć, w Państwa ofercie ile macie rodzajów kwasów? 5 rodzajów. Tak jak wspomniałam, Fine, Volume, do ust, Deep i Dermer Intima, który jest wyjątkowy na rynku, ponieważ takich produktów nie ma dużo. Trzeba zawsze gdzieś tam szukać, podporządkowywać inne produkty. Nasz jest dedykowany do tego typu zabiegów. Nasuwa się pytanie, czy przy wykonywaniu zabiegów medycyny estetycznej ma to znaczenie, jakiego rodzaju używamy kwas i jakiego rodzaju na przykład używamy nici? Tak, tak, bardzo duże. Im szersza gama, tym lepiej. Dlatego, że ja w ogóle uważam, że nie ma czegoś takiego jak panaceum na wszystko. I tak naprawdę każda osoba ma inny problem, inny rodzaj twarzy, inny układ mięśni, przyczepów. I tutaj znaczenie ma to, żeby dobrać odpowiedni produkt, tak? Odpowiednią grubość, odpowiedni kształt. I dopiero wtedy daje to pełną satysfakcję temu, kto wykonuje zabieg i osobie, która się poddała zabiegowi. W jaki sposób można nawiązać współpracę z Państwa firmą lub w jaki sposób można dotrzeć do Państwa produktów? Mamy stronę internetową, na której są podane numery telefonów. Raczej nie będziemy preferować sprzedaży przez sklep internetowy, ponieważ są to produkty medyczne do iniekcji klasy trzeciej. Nie chcemy, żeby trafiły w niepowołane ręce. Taki rodzaj dystrybucji pomoże również w dobraniu odpowiedniego preparatu, ponieważ ktoś, kto chciałby je spróbować, nie zna ich. Jest to także najlepsza droga według nas do tego typu dystrybucji. Także mamy stronę internetową i telefonicznie, przez przedstawicieli będziemy się starali dotrzeć do jak największej ilości odbiorców.